Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się na ostatnim już studium dotyczącym edukacji i dzisiaj będziemy rozważali tematykę wieczności, nieba i edukacji, jaka tam będzie się odbywała. Serdecznie zapraszam do oglądania. W studiu razem ze mną jest Małgosia, Ania, Ewa. Ja mam na imię Błażej. Nasze studium rozpoczniemy od modlitwy. Poproszę Małgosia. Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo. Za to, że dajesz nam ten pokarm duchowy do życia i do życia wiecznego. Dziękujemy Ci Boże, że uczysz nas właśnie przez twoje słowo i że dajesz nam możliwość rozmowy i też służenia innym przez twoje słowo i prosimy cię bądź z nami swoim duchem świętym tutaj i to ty prowadź nasze słowa i nasze myśli i prowadź też wszystkich którzy słuchają i oglądają tej dyskusji amen amen bardzo często tak się Zdarza, kiedy dochodzimy do ostatniego odcinka w danym sezonie, kiedy zakończamy już jakiś temat, że zwracamy się w kierunku tych tematów dotyczących nieba, dotyczących życia wiecznego, dotyczących Nowego Jeruzalem i nieważne, czy studiujemy księgę objawienia, czy studiujemy jakąś Ewangelię, czy mamy jakiś temat przekrojowy z dobroczynności, z symboliki szat, z przypowieści Jezusa, zawsze a przynajmniej bardzo często, bardzo często dotykamy tych tematów wieczności. Jak myślicie, czy jako chrześcijanie tutaj żyjący, czy jako ludzie na Ziemi, powinniśmy często myśleć o tym niebie, zapominać o tym, co, co jest tutaj przy, przy, przyziemne, tym, co jest tu i teraz, i powinniśmy myśleć o tym, co jest w wieczności? Tak zdaje się, robili ludzie w średniowieczu, którzy, których w ogóle nie interesowało życie tutaj na Ziemi i tylko myśleli, jak tutaj to ciało umartwić, żeby przygotować się na wieczność. Czy może tak jak niektórzy teraz myślą tylko tu i teraz, najbardziej ich interesuje te krótkie kilkadziesiąt lat swojego, swojego życia, a w ogóle nie myślą o tym, co. Co będzie w wieczności? Jak, czy, czy trzeba zachować balans? Czy, czy Biblia nas jakoś tutaj w, tej, w tej kwestii instruuje? Myśleć bardziej o tym, co jest tutaj na ziemi, czy bardziej o tym, co jest wieczne? Biblia nigdy nas nie uczyła, żebyśmy byli oderwani od tej rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy. Zresztą całe studium w tym sezonie nas uczyło tego, w jaki sposób mamy żyć. Jak się uczyć, czego się uczyć, jak rozwijać się, jak ma się rozwijać nasz charakter, bo chyba głównie na to akcent był położony, ale też żyjąc tutaj, abyśmy nie zapomnieli, nie zatracili się w tej rzeczywistości, ale abyśmy. To wszystko jest po to, abyśmy dążyli do tego, co w górze. Są teksty biblijne, które mówią o tym, co w górze myślicie, a nie o tym, co na ziemi. I też, żeby dbać najpierw o Królestwo Boże, wszystko inne będzie Wam dodane. Ale są też teksty, i może przeczytam z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus zostawił swoim uczniom bardzo konkretne zadanie do wykonania: 28 rozdział od 18 do 20 wersetu. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus nie powiedział, a odejdźcie teraz na pustynię i kontemplujcie o moim zbawieniu. Byliście ze mną, macie bardzo jasne zadanie. Idźcie, nauczajcie Nauczajcie tego, żeby ludzie też mówili, żyli, e, znaczy żyli zgodnie z tym, co ja mówiłem, i chrzcijcie. Czyli ratujcie ludzi tak, jak ja ich uratowałem. I nie można tego robić w oderwaniu od rzeczywistości i w oderwaniu od ludzi, którzy żyją wokół nas. Ale przy tym są te teksty, które wcześniej wspomniałam, żeby nie skupiać się na tych rzeczach, które są na ziemi, na tych problemach. Bóg się o to zatroszczy, a my wykonujmy to zadanie, które nam Jezus powierzył. Tak, z drugiej strony mamy, z jednej strony mamy bardzo dużo też praktycznych tekstów, praktycznych wskazówek w Biblii, choćby w przypowieści Salomona, jak, jak żyć tutaj na Ziemi, żeby troszczyć się, żeby być pracowitym, ale faktycznie całe przesłanie Biblii pokazuje nam, że jest coś więcej i że życie się nie kończy tutaj na tym. Co, co obserwujemy na tych naszych 70 czy 80 latach, ale że powinniśmy oczekiwać czegoś więcej. Czy macie jakieś teksty, którymi. gdybyście spotkali osobę, która myśli, która skupia się tylko na tym życiu tu, tu i teraz, teksty, którymi moglibyście zainteresować taką osobę, żeby pomyślała coś o tym, co będzie. Po, po śmierci, coś, co, będzie, co nie będzie ograniczone tymi naszymi tutaj ziemskimi latami życia? Czy macie jakieś takie swoje ulubione teksty, które, mogą, które mówią o tym, co będzie w przyszłości? Chociażby bardzo znany tekst z Ewangelii Jana 3,16, który mówi tak, Albowiem tak, Bóg umiłował, um, umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jest to tekst, który powinien przemówić do każdego człowieka, który chce poznać sens życia tutaj na tej ziemi. Wobec powyższego, jeśli ten tekst do niego nie przemówi, no to. No to jest wiele innych tekstów, na przykład tekst z Ewangelii Jana z 6 rozdziału, 40 werset, a to jest wola Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Te wersety powinny... Zastanowić ludzi, którzy, którzy mają pewne wątpliwości, jak zaczną czytać Pismo Święte, jak poznają, jaki cudowny i miłosierny jest Bóg, to pewnie zaczną się zastanawiać. Ktoś mógłby powiedzieć: No życie wieczne, ale czy warto żyć wiecznie w takim razie? Niektórzy mówią: Dobrze, że już to życie się kończy, bo samo, samo zło, samo cierpienie i już mam dość tego. Czy. Czy Biblia nam coś więcej mówi? Czy rzeczywiście, warto, czy rzeczywiście warto dążyć do tego życia wiecznego? Ja bym jeszcze dodała dwa moje ulubione teksty, które mówią w ogóle o tym, że coś jest po śmierci. Ewangelia Jana, od 14, do 3, 14 rozdział od 1 do trzeciego wersetu. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, Idę przygotować wam miejsce a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce przyjdę znowu i wezmę was do siebie abyście gdzie ja jestem i wy byli to jest tekst który daje taką piękną obietnicę po pierwsze że nas coś czeka a po drugie że czeka nas miejsce gdzie będziemy już na zawsze z Jezusem i podobny tekst jest też w czwartym rozdziale pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan od 14 do 17 wersetu. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. To są piękne teksty, które dają nam piękną nadzieję. Jezus pokazał nam, czym może być niebo i czym jest niebo. Swoim charakterem i tym, co robił tutaj na Ziemi. I może nasz ograniczony umysł nie jest w stanie sobie wyobrazić, chociaż na pewno zaraz przytoczymy teksty, które coś mówią nam o tym, co nas czeka w niebie czy na nowej Ziemi, to jednak sam charakter Jezusa jest dla mnie wskazaniem tego, co nas czeka w niebie, i to jest piękne. Zresztą w jednym z naszych studiów mówiliśmy o tym, że Jezus był tym nauczycielem tutaj na Ziemi, takim największym nauczycielem. I może już tutaj były przytoczone pewne fragmenty, jeszcze się odniosę. Ewangelia Jana, szósty rozdział, y, 54 werset. To spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Mówi o żywocie wiecznym, że wraz ze śmiercią nie kończy się tutaj wszystko, ale jest życie wieczne. I mówi też o pewnym dniu ostatecznym, kiedy się to stanie z naszą ziemią, że będzie pewny dzień, który kończy. Los tego, co tutaj jest. To, co już tutaj Ania przytoczyła z Ewangelii Jana, trzeci rozdział, werset szesnasty, że, że Jezus przygotował życie wieczne, to jest jego nauka. Mówi o tym, że On daje każdemu, kto tylko chce przyjąć. Z pierwszego listu Jana, piąty rozdział, werset 13, Jan, ten apostoł Jezusa Chrystusa, mówi: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, jakby echo tego, co zwiastował Jezus Chrystus. Potwierdzenie, że nie kończy się wszystko tym, co tu i teraz. Kolejny w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset szesnasty. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Tego naucza też apostoł Paweł. Znowu echo nauki Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii Jana, czwarty rozdział, czternasty werset. Jezus mówi w rozmowie z samarytanką ale kto napije się wody którą ja mu dam nie będzie pragnął na wieki lecz woda którą ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu i to co jeszcze tutaj już chyba Ania przytoczyła ja na 6 rozdział werset 40 Jezus mówi że przyszedł po to aby każdy, kto Jego przyjmuje, miał żywot wieczny i o czym mówi? Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Znowu mowa o tym dniu ostatecznym. Jeszcze można by wiele fragmentów przytaczać tej nauki Jezusa, ale Jezus właśnie tego uczył. Później powtarzają to apostołowie, że nie kończy się wszystko tym, co tu i teraz, ale jest życie wieczne, które Dał Jezus. I to, co Małgosia przeczytała, ten piękny fragment z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Jak to wszystko będzie wyglądało? No tak, ten fragment z Jana 14 rozdziału, który mówi, że Jezus odchodzi, ale po to, żeby przygotować miejsce, być może bardzo mocno przemawia do osób, które teraz mają problemy z miejscem zamieszkania, ponieważ mogą spodziewać się tego, że w tej wieczności takiego problemu mieć nie będą. Jest to na pewno pewnego rodzaju miła obietnica. Na pewno też takich miłych obietnic, dobrych, do, dobrej nadziei, którą, którą możemy się spodziewać. Jest bardzo dużo w, w objawieniu. W tych ostatnich rozdziałach Jan, Janowi została objawiona naprawdę piękna wizja. Objawienie Jana 21 rozdział, 22 rozdział. Jan ogląda te wspaniałości, które są przygotowane. Oczywiście dla tych, którzy uwierzyli, dla tych, którzy spożywali ciało Chrystusa, pili Jego krew dla tych, którzy wierzyli w Niego, którzy przyjęli go jako źródło wody żywota. Ci, którzy zasnęli, którzy pomarli przed Jego powtórnym przyjściem, oczywiście, jak czytaliśmy, będą zmartwychwzbudzeni, ci, którzy doczekają żywo, będą przemienieni. No i właśnie dosyć dużo szczegółów jest to, 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 tego, czego ich czeka, jest w tym 21 i w 22 rozdziale objawienia. Czy tam są również jakieś takie rzeczy, na które byście w szczególny sposób czekali, które Was zachęcają, że tak, że warto, że, yy, że, 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 że żyć w wieczności naprawdę to, to będzie do, dobry czas, żeby, yy, żeby się tam znaleźć. Co w tych, yy, w tych dwóch rozdziałach, czy może jeszcze w jakichś innych fragmentach, tak Was szczególnie zachęca do tego, żeby tą wieczność, do tej wieczności się zapisać? Dla mnie najpiękniejszym fragmentem tych, tych przyszłych wydarzeń jest czwarty werset 21 rozdziału objawienia, który brzmi: I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie: ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To jest coś zupełnie niesamowitego, co nas spotka. Na przyszłej Ziemi, kiedy nie będzie żadnego przejawu zła, najmniejszego, nie będzie komarów, które kłują, nie będzie innych pasożytów, nie będzie chorób, nie będzie cierpienia, nie będzie rozstań wywołanych śmiercią, to jest coś, czego, co nam sobie trudno wyobrazić, ale to nas czeka na przyszłej Ziemi, na nowej Ziemi. W sumie nie mamy takiego pełnego obrazu, pełnego przedstawienia w Piśmie Świętym, co będzie w przyszłości. Mamy pewien zarys, pewne fragmenty, które mają nas zachęcić do tego. I tak jak czytaliśmy o tym, że będzie dzień ostateczny, skończy się. To nie będzie taka egzystencja jak tutaj, tylko nieskończoność. Tylko będzie to zupełnie inna. Nowa rzeczywistość. I ten 21 rozdział też zaczyna się od, w pierwszym wersecie od takich słów: I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jerozolim, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Czytaliśmy o tym, że jest pewien kres, dzień ostateczny. A później czytamy, że jest nowe niebo, nowa Ziemia, jest to wspaniałe miasto wstępujące, będzie nowa zupełnie rzeczywistość, której no niestety nie, w, w tym momencie będąc tu, na naszej ziemi, my sobie tego nie potrafimy wyobrazić. I to to, co będzie, to samo to, co Ania przeczytała, będzie zupełnie inne, po prostu szczęśliwe dobre. Ja powiem, że. Zdarzyło mi się już parę razy, osobom, które nie znają Biblii albo bardzo słabo znają, zaczynać y, opowiadanie o Biblii właśnie od tego 21 rozdziału. Dlatego, że y, na ogół jednak ludzie są zmęczeni, obciążeni problemami, nie znam żadnego człowieka, który powiedział, jestem tak szczęśliwy, nie mam żadnych problemów, nikt mi nie choruje, mam mnóstwo pieniędzy i w ogóle. Y, Niczego nie potrzebuje zmieniać. Ja takich znajomych nie mam. Na ogół ludzie mają jakieś problemy. I jeżeli my dajemy taką nadzieję z tymi słowami, że tam nie będzie łzy, łez, problemów, tego umęczenia, mozołu, krzyku, to jest piękna obietnica. Z drugiej strony, w 21 rozdziale mamy opis nowego Jeruzalem. I powiem szczerze, chyba nie dojrzałam jeszcze do tego, żeby zrozumieć o co tu tak naprawdę chodzi. Bo miasto ze złotymi krawężnikami jakoś kompletnie do mnie nie przemawia. Może też dlatego, że nie używam biżuterii i złoto do mnie nie przemawia i szlachetne kamienie do mnie nie przemawiają. Więc oczywiście jest tutaj symbolika, niezwykle głęboka o ochwala o charakterze Boga. Ale jakbym pomyślała, że tam będzie dla mnie bogate miasto, no to jest nic dla mnie ciekawego. Natomiast co jest najciekawsze i najpiękniejsze? Siódmy werset, dwudziesty pierwszy rozdział. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Kolejny, dwudziesty A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I kolejny, i oglądać dwudziestego drugiego rozdziału, y i nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Będziemy tam z Bogiem, będziemy tam z Jezusem. I to jest ta najpiękniejsza rzecz, yy, której oczekuje w niebie i na nowej Ziemi. Salomon pisał kiedyś takie słowa, że lepszy jest skromny dom, a przy tym spokój. Niż dom pełen mięsa, a przy, tym, a przy tym kłótnia. I faktycznie to miasto, w którym są te bramy z pereł i mury z jaspisu, z tego co pamiętam, i bardzo, du bardzo dużo złota, byłoby naprawdę nieprzyjemnym miejscem, gdyby tam było złe towarzystwo. Ale faktycznie w tych rozdziałach czytamy, że sam Bóg będzie z nimi, że oni będą ludem Jego, że będziemy blisko Jezusa. I myślę, że. Już apostołowie na tej ziemi, kiedy byli razem z panem Jezusem, byli naprawdę bardzo szczęśliwi, kiedy mogli być w towarzystwie samego Boga, kiedy mogli oglądać jego dobroć, jego, jego moc, jego, być otoczeni jego charakterem. Tam oprócz tego dojdzie jeszcze oczywiście bardzo ładne okoliczności. Jeżeli do kogoś nie, przemawiają, nie przemawia złoto, nie przemawiają mury. Myślę, że też nie, też nie będzie brakowało pięknej przyrody, ale przede wszystkim na pewno będzie dobre towarzystwo. Wspaniałego i kochającego Boga, i to będzie, o ile teraz jesteśmy w stanie, krocząc przez to życie, doświadczyć dobroci Bożej, tam na pewno będziemy tę, tą, tą, tą dobroć jeszcze bardziej poznawali i doświadczali. Jeżeli można, jeszcze to właśnie Jezus, ten nauczyciel, który był tutaj na Ziemi, chciał pokazać Ojca, jaki jest, i ukazywał um, Ojca pełnego miłości. I czytamy tutaj chociażby w tym 21 rozdziale, werset trzeci, i usłyszałem donośny głos z strony mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Chyba to, na co już zwrócone została uwaga, te, to rzeczy, to co dla nas jest nie do pojęcia ta miłość Boża. Jak można kochać bez takiej rywalizacji to, co znamy tutaj. Że to, to wszystko będzie spójne, że będziemy poznawać, jak to się stało z planem zbawienia, że, że w taki sposób to zaistniało i podziwiać Boga za to wszystko. To będzie czas na to. Ten, wszystko, ten cały okres wieczności, tak jak to już wcześniej czytaliśmy, możemy powiedzieć, że rozpoczyna się od momentu, kiedy Pan Jezus powraca na tą ziemię, aby swój, swój wierny lud zabrać. No i właśnie w tym kontekście i w kontekście całej edukacji chciałbym, żebyśmy czytali e, tekst z pierwszego listu do Koryntian. Tam jest mowa o pewnej wiedzy, którą zaczniemy przyswajać właśnie z momentem przy, przy, przyjścia, Jezusa na to, na, na, e, przyjścia Jezusa. Pierwszy list do Koryntian, rozdział czwarty, werset piąty. I nad, tym werset, nad, nad tym wersetem chwilę się zastanowimy, o co, co tutaj Paweł miał na myśli, jaką wiedzę, o jakiej wiedzy tutaj mówi, jaką, e, jakie informacje będą ujawnione. Proszę, żeby ktoś przeczytał. Prze to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Mhm. Dziękuję. Tutaj jest powiedziane, że coś zostanie ujawnione. Ujawnione to, co jest ukryte w ciemności. No i w związku z tym też tutaj ten tekst mówi, że kiedy to zostanie ujawnione, to będzie możliwość... Hmm, osądzenia, no właśnie, yy, czego? Yy, raptem yy, dwa rozdziały dalej, w szóstym, yy, w szóstym rozdziale i w wersecie drugim Paweł mówi, czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą, a jeśli wy świat sądzić będziecie, to czy jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Tutaj z kolei w czwartym rozdziale właśnie apostoł mówi, żeby, yy, żeby nie sądzić przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan i ujawni to, co jest ukryte. No właśnie, jak rozumiecie te teksty? Czy może są jakieś inne fragmenty w Biblii, które nam wytłumaczą? Y jaka to wiedza będzie nam, y y nam, y nam objawiona w momencie przyjścia Pana? I jak to się wiąże z tym osądzaniem? Jak się to wiąże z edukacją? Czy będziemy musieli coś poznać, kiedy przyjdzie Pan Jezus po, po nas na tą ziemię? W tym samym wersecie jest wytłumaczone, że objawi zamysły serc. Czyli to. Czego my, żyjąc tu i teraz nie widzimy. Nie widzimy, jakie są intencje niektórych ludzi. Czasem e, intencje są dobre, a wychodzi gorzej, a czasem intencje są złe, a e, wygląda na to, że dany człowiek robi coś bardzo dobrego. My tego nie wiemy. My nie jesteśmy w stanie ocenić w sposób bezwzględny e, motywów działania. My tylko widzimy skutki tego działania. Wobec tego myślę, że te zamysły serc to właśnie jest to, co będziemy poznawali, żebyśmy mogli ocenić, dlaczego niektórzy z nas, czy niektórzy, których znamy i, i, i myślimy, że powinni być w niebie, w niebie nie są, a niektórzy, o których myślimy, że, że nigdy nie powinni się tam znaleźć, tam się znajdują. Czy taka wiedza jest nam w ogóle potrzebna, żeby oceniać motywy? To, co jest ukryte w sercach innych ludzi? Gdy znajdziemy się w nowej rzeczywistości, na pewno będziemy mieli mnóstwo pytań. Bo jeszcze może przytoczę tutaj z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału, werset 12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz yy, Bóg mnie zna. I ma to, to, to pełne poznanie. Ja nie mam tego pełnego poznania często nawet o sobie, a co dopiero o innych. A później Bóg da nam to poznanie, abyśmy wiedzieli, dlaczego niektórych nie ma, dlaczego niektórzy są w niebie, żeby też odpowiedzieć nam na wiele pytań. Tylko mówi, że co? Tutaj nie mamy sądzić przed czasem, a mamy oceniać pewne rzeczy. Odnosić się do tego, co widzimy, według tego, co widzimy jak najbardziej, jak najlepiej rozsądzić czasami potrzeba. Ale nie mamy osądzać tym sądem Bożym, bo tylko Bóg jest w stanie to osądzić, bo zna zamysły serc i my dopiero wówczas poznamy to, co Bóg wie. Ja bym może jeszcze dodała, Ewa, do tego, co Ty przeczytałaś troszeczkę wcześniejsze wersety z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian gdzie jest więc powiedziane wiedza wniwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Mi to mówi, że niestety na tym świecie spaczonym przez grzech, z naszymi charakterami spaczonymi przez grzech, nasza wiedza jest dokładnie tak, jak tutaj jest powiedziane, wobec chwały Bożej to nasza wiedza jest niemalże niczym. My rozumiemy jakąś malutką część tego, co duch święty nam objawia, chociażby przez słowo Boże, w modlitwie, w doświadczeniach. My cały czas odkrywamy tą prawdę Bożą, bo ta prawda Boża jest jedyną prawdą, która jest. I ten świat grzeszny, niestety, no, to, to są nasze ograniczenia. Nasz charakter grzeszny to, jest, to są te ograniczenia. Poznanie, jakie nam najbardziej potrzebne jest, to jest poznanie charakteru Bożego, poznanie Jego prawdy i w, w jakby wyżywanie tego w naszym życiu. Jak to będziemy robić, to wtedy patrząc na inną osobę, nie będziemy jej osądzać, tylko popatrzymy i bardziej będziemy widzieć jej potrzeby. Będziemy tak jak Jezus tutaj na ziemi chodził, widział potrzeby ludzi i pomagał. I tylko po to, jeżeli ta ocena drugiego człowieka jest potrzebna, to moim zdaniem tylko po to, żeby wiedzieć, jak i czy możemy pomóc, i żeby starać się to zrobić. Mhm. Tutaj o tym, mm, o tym ujawnieniu tego, co jest ukryte w ciemności, objawieniu zamysłów serc, wierzę, że też mówi objawienie Jana rozdział 20, kiedy to właśnie jest powiedziane. Że, że po pierwszym zmartwychwstaniu święci, święci zostaną wzięci do nieba. I w dwudziestym rozdziale objawienia w wersecie czwartym jest powiedziane, że widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. I właśnie wierzę, że właśnie w tym okresie tysiąca lat, te, szczególnie te zamysły, serca, te wszystkie intencje i te odpowiedzi, czemu tej osoby nie ma, a czemu ta jest, w, ty, w tym niebie będą, y, y, będą objawiane, objawiane. Myślę, że wiele osób, które na przykład były wcześniej prześladowane przez, mm, przez Saula, przez, później, przez późniejszego y, apostoła, y, apostoła Pawła, y, będą się pytały: Panie Boże, ale przy, czemu ta osoba, która Tyle zrobiła przeciwko Twojemu Kościołowi, która mnie zamordowała, dlaczego się, tutaj, dlaczego się tutaj znalazła. No i Pan Jezus pokaże, wie, że jakieś zapiski, nie wiem, czy, będzie jakieś, czy w niebie są jakieś nagrania wideo, czy jakaś inna forma przechowywania danych. W Biblii jest to symbolizowane za pomocą ksiąg. No, i pokażę, dlaczego, dlaczego ta osoba jest, a, a, a dlaczego inna, która wydawała się taka święta, taka pobożna, dlaczego się tutaj, dlaczego się tutaj nie znalazła. No i właśnie, i, i teraz staję się, dlaczego, dlaczego Pan Bóg taką edukację chce nam w ogóle przez te tysiąc lat yy, zapewnić? Po co to nam jest potrzebne? Czy nie możemy powiedzieć: Panie Boże, Ty tak zdecydowałeś pewnie jest, tak, tak, jak zdecydowałeś, to jest pewnie dobrze. Myślę, że moglibyśmy uwierzyć, natomiast Księga Izajasza to trochę komentuje, rozdział 5, werset 16. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Boży okaże się świętym przez sprawiedliwość. I tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy, żebyśmy my zaspokoili chyba naszą ciekawość w tym czasie, dlaczego tego ten jest, a tego nie ma, tylko żebyśmy, żeby, żeby, żebyśmy właśnie poznali też Boży charakter, przez, przez, te, przez te Jego osądy, tak? Żebyśmy stwierdzili, że Panie Boże, Ty jesteś święty, sprawiedliwy, że zrobiłeś wszystko, żeby, dane, żeby, żeby każdą osobę uratować i żebyśmy my, potem żyjąc przez kolejne tysiąclecia już, nie mieli wątpliwości, że Pan, że, że Pan Bóg postąpił niesprawiedliwie. I myślę, że, że dobrze jest pytać się Pana Boga. Czasami tutaj na tej ziemi nie, nie dostajemy odpowiedzi faktycznie na, na niektóre pytania, ale w tej wieczności, przez te, w szczególności przez te 1000 lat, te pytania. Myślę, że powinniśmy zadać Panu Bogu jak najwięcej, i żeby tej jak najwięcej tej dobrej wiedzy się przekonać o Panu Bogu, że On jest dobry i że, i że naprawdę warto z nim być przez całą, całą resztę wieczności. No ale właśnie. Skończy się ten Jak to skończy się ten stąd milenijny, jak to czasami określamy, czyli to poznawanie, weryfikowanie bożych, bożych wyroków i rozpocznie się. Cała wieczność. Ciężko nam jest sobie wytłumaczyć, wyobrazić, jak wygląda wieczność, jak wygląda okres czasu, który się nie kończy. Ale, ale, właśnie, czy możemy spodziewać się, że wtedy już dostaniemy po tym tysiącu, tysiącu lat dyplom, dostaniemy tytuł, że zakończyliśmy naszą edukację i teraz możemy już przez całą wieczność żyć w spokoju? Czy spodziewamy się, że przez tą całą wieczność jeszcze, jeszcze czegoś trzeba będzie się uczyć? Gdyby nie, nie było tej możliwości uczenia się, to w wieczności by czegoś brakowało. My jesteśmy stworzeni jako istoty ciekawe. My lubimy poznawać wszystko, co nas otacza. A jak nastanie nowa Ziemia, nowe niebo, to się otworzą zupełnie nowe możliwości. A przede wszystkim my będziemy innymi stworzeniami innymi ludźmi, ponieważ nasze umysły nie będą obciążone grzechem, będą mogły funkcjonować znacznie lepiej, nasze zmysły, wzrok, węch, y, słuch też będą znacznie lepsze. Będziemy w stanie inaczej, tak sobie wyobrażam, inaczej poznawać i ten świat, który jest blisko nas, ale... Na tym się nie skończy poznawanie, Pan Bóg nam umożliwi poznawanie całego wszechświata. W związku z tym, że wszechświat jest przeogromny, to i wieczności. Y, y, wieczności nie zabraknie nam y, y, może inaczej, inaczej, to y, y, wieczność będzie wypełniona tym poznawaniem tego wszystkiego, co otacza nas tu blisko i tam bardzo daleko. Nawet to i na tej Ziemi lubimy czasami nauczyć. Lubimy się czasami nauczyć czegoś nowego, poznać, jakiś, poznać jakąś ciekawostkę, obejrzeć jakiś ciekawy program dokumentalny, coś, coś rozwinąć swoją wiedzę. Także rzeczywiście miejmy nadzieję i tak, no tak, tak spodziewamy się, że w niebie też tego nie zabraknie. Natomiast to, co tutaj powiedziałaś, hmm, yy, nasz sezon rozpoczynaliśmy od kwestii edukacji w Edenie. I tam ludzie też możemy powiedzieć, że mieli poznawać Boże stworzenie, mieli odkrywać tego Boga przez, w, w, w tym, co On uczynił. Więc możemy powiedzieć, że tak jak właśnie, że Biblia jest tak skonstruowana, że utraciliśmy ten, te, ten raj, przez całą Biblię, cała Biblia pokazuje plan zbawienia i powrót do tego, co zostało utracone, i na końcu, że, że, że ta nowa ziemia została odzyskana, także również ten plan edukacji, który, m, który, który miał być w Wiedenie, też wierzę, że również odzyskamy. Natomiast czy może względem tego, co miało być w Edenie, czy tej wiedzy może być więcej? Czy może czy, czy ta edukacja w wieczności będzie się różnić od tego, co miało być w Edenie? Czy, czy będzie coś więcej do poznawania niż mieli tylko Adam i Ewa do zgłębienia? Ja muszę jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź, bo ta wieczność to jest też poznawanie miłości Bożej, poznawanie, już zacznie się to w przeciągu tych tysiąca lat. Poznawanie tego, jak Bóg poświęcił się dla stworzenia, jak Bóg nas ratował przez całe istnienie grzechu, to jest wielka gałąź poznania, która nas czeka i która będzie na pewno fascynująca mówiliśmy o tej edukacji w Edenie i Bóg stworzył człowieka do takiej społeczności do tego, żeby człowiek mógł być z nim, chciał go rozwijać, pokazywać, edukować w piękny sposób, ale zatraciliśmy to i jest jeszcze będzie czas na nadrobienie tych zaległości, które spowodował grzech, który tak się takim piętnem się wyrył i mówiliśmy o tym, ale będzie zapewne chciał Bóg nas wprowadzać w nowe, wspaniałe rzeczy. Jeszcze, jeszcze będzie to bardziej pogłębione o to wszystko, co się stało tutaj, na tej Ziemi, w jaki sposób ta miłość Boża istniała. Mamy czwarty rozdział, Apokalipsy piąty, gdzie jest opisane, jak te doskonałe istoty, znając miłość Bożą, to jakie on jest, które nie doświadczyły grzechu. Stoją i w zachwycie oddają chwałę Bogu, barankowi i cały czas by oddawały chwałę, więc dla nas w tym momencie to jest po prostu niepojęte, jak to będzie. Ja może chciałam jeszcze dodać w zasadzie na tym, co Ania i Ewa już powiedziały. najważniejszą różnicą, taką ja widzę, to jest to, że wadenie nie było grzechu, więc ja bym powiedziała tam była taka sielankowa miłość. To jest tak jak dziecko, które jest rozpieszczane przez kochających rodziców i nigdy w życiu nie natknęło się na nic, na nic złego i sobie tak sielankowo żyje, absolutnie dla nas nierealne. To jest nawet dla mnie teraz nie do pojęcia, jak było w raju. Ja pewnie też dopiero będę miała wieki w wieczności na to, żeby zrozumieć, jak tam było, a różnica jest, różnica jest ogromna, bo teraz jesteśmy okrążeni, otoczeni, przesiąknięci grzechem. Adam i Ewa nie widzieli tego, dopóki grzech nie nastąpił, gdzie w nadziei widzieli obietnicę planu zbawienia, ale na początku tego nie widzieli, bo to nie było potrzebne. My już widzimy plan, cały plan zbawienia przez całe pismo święte, gdzie się przetaczało przez te kilka tysięcy lat, jak Bóg prowadził Izraela i swój lud Boży, żeby ich ratować. I to jest ta wiedza, która tak jak w życiu rozpieszczonych dzieci, trudne doświadczenia dają zupełnie inną perspektywę i taką mądrość, zrozumienie, poszerzają horyzonty, tak samo i nam. No niestety, grzech poszerzył nam horyzonty bardzo nieszczęśliwie, bo coś, co nam zupełnie nie było potrzebne, ale poszerzył. Ale dzięki temu będziemy mogli zgłębiać plan zbawienia którego pomimo tego, że my wierzymy, że przyjmujemy to zbawienie, że wierzymy w to, że Bóg wybacza nam grzechy, to do końca nie jesteśmy tego w stanie pojąć. Jak to jest, że Bóg tak ukochał człowieka, że on nawet morderce chce zbawić, że on zdrajce chce zbawić, oszusta, każdego z nas i najpierw nawet proponuje zbawienie, zanim ten człowiek się nawróci, to, ja już, to już ma to zbawienie, tylko do wzięcia. No to ja swoim umysłem ludzkim nie jestem tego w stanie pojąć. Ja za mniejsze przewinienia mam problemy z wybaczaniem. Tak, kiedy będą lata upływały w tej wieczności, będziemy poznawali kolejne, coraz wspanialsze prawdy o Bogu i o Chrystusie. Będziemy zastanawia zastanawiali się nad tą ofiarą, jaką poniósł. I myślę, że ten temat się nigdy nie znudzi, że cały czas... Tak jak Bóg jest nieskończony, że nigdy Go nie poznamy w całości, tak samo będziemy mogli to, co On zrobił, rozważać i coraz to nowe aspekty odkrywać. I to też będzie wspaniałe, że będziemy mogli się zachwycać tym Bogiem, który nas zbawił i odkupił. I będziemy mogli się również w tej wieczności cieszyć, że z tym Bogiem właśnie jesteśmy i coraz bardziej kochać tego Boga za to, co dla nas zrobił. Amen. I Ciebie, drogi widzu. Chciałbym zaprosić do tej szkoły wieczności, która czeka nas już. Wierzymy, że bardzo niedługo chcemy, żebyś był razem z nami, żebyśmy razem mogli pytać się Pana Boga. Dlaczego, żebyśmy mogli się pytać Pana Boga, jaki on jest, dlaczego tak uczynił, żebyśmy mogli się zachwycać Jego mądrością, Jego miłością i żebyśmy mogli być razem ze sobą i razem z nim w tym wspaniałym mieście, razem z wszystkimi innymi ludźmi, którzy nie będą chcieli krzywdzić, którzy nie będą chcieli robić zła, ale którzy będą chcieli żyć w harmonii, żyć w miłości wzajemnej i taka będzie taka sielanka już przez całą wieczność. Do tego cię serdecznie zapraszam. Tak, jak czytaliśmy tutaj, uwierz w pana Jezusa, oddaj mu swoje życie, czyli pozwól mu prowadzić siebie przez to życie tutaj na ziemi, a on na pewno doprowadzi cię do tego miejsca, które dla ciebie przygotował. On zapłacił wielką cenę i na pewno nie chce, żeby się jego ofiara zmarnowała. Chce, żebyś tam również z niej skorzystał i żebyś również mógł żyć przez wieczność razem z nim. Nasze studium zakończymy modlitwą razem z Ewą. Nasz drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za te wspaniałe słowa, o których mogliśmy rozmawiać, za to, że uchylasz nam rąbek tego, co będzie wieczności i co naszym umysłem w tym momencie jesteśmy w stanie zaakceptować. Proszę Panie, abyś prowadził nas w życiu tak, abyśmy pragnęli być z Tobą, abyśmy pragnęli zaufać Tobie, oddawać się Tobie, innym pokazywać jak jesteś wspaniały. Proszę Błogosław nam w naszym życiu w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zakończyliśmy Sezon dotyczący edukacji w Biblii, Oczywiście jest to temat, który cały czas można zgłębiać, dowiadywać się, jak Pan mógł się nas pouczać, natomiast już od następnego tygodnia rozpoczniemy studium Księgi Izajasza wraz z tematem kryzys tożsamości. Zapraszam.